Drodzy Państwo, w grubej księdze satyry polskiej jest rozdział poświęcony rodzajowi humoru dzisiaj w praktyce już nieistniejącemu humorowi, który zresztą osobiście cenię najwyżej. Tym z Państwa, którzy go znają, chcemy go przypomnieć, a tym, którzy go nie znają, chcemy go po prostu pokazać. Hallo! Proszę Pani, ja poproszę zamiejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 333. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo? 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 Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapaport. Bynik? Tak. Tu Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci? Niewiele. 2-3 tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Friedman ma weksel Shapira z żyrem Glasa i windykator jest Ballenstein. On daje 50% franko loco towar jest u Lutmana. Tylko ten towar jest zajęty przez Honigmana z powodu weksel Reutberga. Za ten weksel Reutberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga. Tylko on jest przepisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora. A co i jest? Co by i nie było, to my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Reutberg go wypuści. Oczywiście, jeżeli Rosenzweigowa jeszcze dziś się przeniesie na lono Abrahama. Do Malwina Feinstein nie ma nic przeciwko, ale Lipschitz musi dostać $500. Co? Nie gotówko, tylko połowę na resztę zwolnienie od procesu od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewność, że Rosenzweigowa by wyzionęła ducha? W tym sęk. Co? Sęk. Kto? Sęk. Nic nie rozumiem. Deska. W środku sęk. Jaka deska? Drzewo, deska drzewniana, w środku sej. Kto ma drzewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a drzewo jest z lasu. Sierścina, sierźnina deski, nie deska, jest sej. A gdzie jest ten las? Jaki las? No, że wspominałeś. Co ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białowieszczańskiej jest las. Rosną stuletnie drzewa, się ścina, się żnie, jest deska, jest sej. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt. To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak do cholery? Może się ścinaj się rżnie. Kuba! O czym cię chodzi o to, czy Rosenzweigowa wytrzyma do procesu? A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Kuba, przecież ona... Nie. Jaki tartak do cholery? No przecież sam mówiłeś, no tartak, to się ścina. Kuba! Się jest.
Cię mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sejm. Kuba! Ja cofam ten sejm. Ja cofam wszystkie sejmki na świecie. Co? Sejm. Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam. W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Kto? No ten, co pisze, że parceluje ten las. No. Słuchaj, tylko ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba, po co tobie ten tartak? Zleź z tego tartaka! No wiesz, Rapaport, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. To co to jest za interes? Kuba! Zaraz, chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to, ja daję 2000 za las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie dyktował ceny? Będę jego dawał zarabiać na rżnięcie? To gdzie jest logika? To wolę kupić ten tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropolszczyznę się mnie zachciało. Sejm, sejm. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. Piesek? Jaka rasa? Szlak mnie trafi. Słuchaj, czy Rozencwajgowa ma na sprzedaż psa? Czy to jest może Lyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił, bo Hipek bardzo chce Lyżwa. Ostatecznie może być sweter. Albo bulgot. Albo taki mały, biały dupelek. Słuchaj tylko, broń Boże, jajnik. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka psia krew, odczep cię od tego zwierzęcia, nieszczęście ty moje! Słuchaj, Benie, tylko 2000 za psa? Ja mogę dać 30 zł. Duży piesek? Olbrzymie bydle! Złociutka, przepraszam, to nie do pani. Co? Jak chwileczkę, co? Dziękuję. Kuba, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 złote. Co to znaczy 42 złote, jak się kupuje i las, i tartak, i psa? Wiesz, co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak? A tartak! Ty sobie weź tyś za darmo. A pies? A pies? A pies ci mordę lizał!